Halo? Cześć Kamil, Kuba Dreszka, TVN Uwaga. Witam, dzień dobry. Jesteśmy w hal. Gdzie się możemy spotkać? Zapraszam do mnie do domu. Czekam na was. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Michał. To ładne country. Tam widziałem, że to są konie. To są twoje konie? Nie moje, ale lubię na takie właśnie, w takim miejscu mieszkać. Wiadomo, jak to każdy piłkarz z granicą jak gra, to potrzebuje mieć dobry komfort do życia po treningach, po meczach. Jeszcze raz. Kamil tam, daleko, daleko, ty tu w Szczecinie. Jak to życie wasze wygląda od momentu, kiedy Kamil się przeprowadził do Anglii? Staram się być trochę tu, trochę tu. No jakoś to wszystko musimy połączyć, bo właśnie dzieci są w takim wieku szkolnym. No nie możemy zdecydować, czy tu, bo nie wiemy też, ile będziemy za granicą, więc musimy to jakoś zawsze tak wypośrodkować, no dlatego to tak wygląda. Tęsknicie ze sobą? Często? No na pewno, wiadomo, tak. I dzieci tęsknią i tęsknimy, no. Tęsknimy, ale przyzwyczajamy się trochę do tego, tak? On był bardzo ładnym chłopcem, więc jak dla każdej mamy, ja sobie wyobraziłam, że on będzie tańczył. Miał dryk do tańca? Miał dryk. A skąd ta piłka się wzięła u niego? Ja, jak skończyłem grać w rezerwach Pogoni. Pan był piłkarzem? Tak, byłem piłkarzem, tak. No chciałem, żeby po prostu został piłkarzem, nie? Ja oczywiście dalej twierdziłam, że to będzie tancerz, ale Kamil wyraźnie powiedział, że on tańczy tylko dla mamy. Czyli jak on powiedział, że on tańczy tylko dla mnie, no to wiedziałam, że to jest już to jest bez sensu. Grając, biegając po tej murawie Premier League, czujesz się taki spokojniejszy? Oj! Mamy niespodziankę. Jest to duży klub, ale sama gra w Premier League, zawsze to było moje marzenie tutaj trafić. Jestem tu dzisiaj i mówię, spełniłem swoje marzenia z dzieciństwa. Cena, jaką trzeba zapłacić właśnie za karierę, za prestiż, jest bardzo wysoka. Mam właśnie na myśli te wszystkie takie może upadki. Czym był ten hazard dla ciebie wtedy? Adrenalina. Pieniądze ogólnie to taka wartość była. No niestety tam się tych pieniędzy nie wygra, ale... Wręcz przeciwnie. Kamil potrafił wynieść z tego lekcję. Spokorniał. Wie teraz, co jest dobre. Jakim charakterem jest Kamil Grosicki? Jaką rolę odgrywa w reprezentacji? Kamil no jest taką duszą tej drużyny. Jedziemy! Wszystkie oczy zielone, oszalały! Mam dla ciebie niespodziankę, włącz sobie play. Cześć Kamil, życzę tobie wszystkiego najlepszego.